to dobre jest, bo tak. Tak. Już, za chwilę zaczynamy. Kończę właśnie czytać najnowszą polską powieść szpiegowską. No, dobra jest. Bardzo się wzruszyłem. O, posłuchajcie. Natalia pełna obaw podciągnęła bluzkę i nie odkrywając wzroku od Alvaro, zapytała. Na pewno nie jesteś rosyjskim szpiegiem, jak mówią na mieście. Na pewno. Jestem hiszpańskim dziennikarzem. To powiedz coś po hiszpańsku. Soy un espía, pero de todos modos no hablas español, así que lo que yo diga no importa. Wiedziałam, że to nieprawda. Dziękuję, teraz ci wierzę. Jestem przy tobie taka bezpieczna. No właśnie. I byłoby to nawet zabawne, gdyby nie przecież realne. Afera szpiegowska w Polsce nie pierwsza i nie ostatnia. I tym powinny żyć media przez miesiąc, ale nie żyją, bo są ważniejsze sprawy. Rejestr ciąż, aborcja, o to zawsze jest na topie. Zastanawianie się przez minister klimatu, cóż takiego przegapiły dinozaury, że wyginęły i jaki związek mają z ludzkością, również tą teraźniejszą. Co prawda nadwiślańskie władze piszą raporty o rosyjskich wpływach w Polsce, właśnie jeden został ukończony, no ale nic z nich nie wynika. Różni metrkowie na lewo i prawo oskarżają konserwatystów od lat o agenturalne działania tylko dlatego, że mamy czelność wyrażać własne opinie, które i tak po czasie okazują się być bardzo bliskie prawdy. Tymczasem sami przez 2 lata są prowadzeni na sznurku przez prawdziwego, bardzo groźnego rosyjskiego szpiega, któremu otwierali drzwi do kolejnych państwowych instytucji i to, co dzisiaj wiemy, może jeszcze nas w przyszłości zaskoczyć, bo ten worek może być bardziej pełny. Najpierw kilkunastoosobowa siatka szpiegowska złożona z ludzi posługujących się białoruskimi i ukraińskimi paszportami przedostała się do Polski w niekontrolowanym strumieniu ludzi, których przyjmowaliśmy bez procedur i opamiętania, co znalazło się w akcie oskarżenia i wyroku sądu, to nie jest mój wymysł. Grupa instalowała na terenie kraju kamery, obserwowała strategiczne obiekty, planując wysadzanie mostów, linii kolejowych i zamachów terrorystycznych. A następnie warszawka umizguje się do Bonzo Alonso z Hiszpanii, bo taki nowoczesny i taki umięśniony i można było u niego w domu porozmawiać po angielsku. Oto rzeczywistość, w której żyjemy. Niektórzy nazywają to państwem. Ja nie byłbym taki optymistyczny, bo państwo to będziemy musieli dopiero zbudować, moi mili. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam szpiegowanie naszego kraju przez obce służby, które umożliwiła w ostatnim czasie dziennikarska elita z Warszawy. A sprawa jest zarówno komiczna, jak i poważna. Witajcie i czujcie się jak u siebie, póki jesteśmy jeszcze u siebie. A jeżeli jesteście z Radomia lub okolic, to jutro o 19 w pubie Jama, Narwańskiej, będzie okazja do miłego, patriotycznego spotkania, pogadania o Polsce przy wspólnym śpiewie, patriotycznych piosenek, no i jakichś tam opowieściach o tym, co można robić na przyszłość. Uważam, że święto zwycięstwa nad bolszewikami powinno być dokładnie tak celebrowane, jak robią to Amerykanie w swoim 4 lipca. My to jakoś w Polsce zazwyczaj organizowaliśmy zrywy różnego rodzaju, na przykład Powstanie Wielkopolskie w grudniu, a później nie da się tego świętować, no bo zimno, plucha, idziemy w tych marszach, a tu chodzi o to, żeby odpalić grilla, pomówić o Polsce, napić się piwa, pomyśleć o tym, co na przyszłość, a nie tylko tęsknić i nieustannie tęsknić. Czas, abyśmy w Polsce w końcu zamieszkali, a nie tylko nieustannie ją meblowali, więc wpadajcie 15 sierpnia o godzinie 19 na ulicę Rwańską do Radomia, do pubu Jama. Jest to miejsce bardzo konserwatywne i będzie tylko dla nas. Myślę, że miejsce znajdzie się dla wszystkich. A jeżeli chcielibyście pomóc w rozwoju i trwaniu kanału Marek Miśko Czuwaj, zachęcam właśnie teraz do lajkowania, komentowania, przesyłania tego programu dalej za pomocą linków w SMS-ach, komunikatorach czy mediach społecznościowych różnego rodzaju, od Telegrama przez
Signal. To wszystko wpływa na wzrost wyświetleń i omijanie nieprzychylnego nam algorytmu o wiadomej prowiniencji. A wszystko, co tutaj się dzieje, jest możliwe tylko dzięki Wam. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez Was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. W wielu programach dotyczących sytuacji na wschodniej granicy naszego kraju mówiłem, że warszawskie środowiska aktywistyczne działające na rzecz tzw. humanitaryzmu są świetnym miejscem, w którym można instalować agentów obcego wpływu albo miejscem, w którym po prostu mogą oni wzrastać i się uwiarygadniać. Nie pomyliłem się. Oczywiście nie zarzucam żadnej organizacji celowego działania w tym zakresie, chociaż historia świata przecież zna tego typu konstrukty, bo na tym przecież polega budowanie całej siatki szpiegowskiej, aby się najpierw uwiarygodnić. Często to trwa nawet kilka lat. W normalnych głowach ludzi takich jak my, czyli zwykłych ludzi, jak ty i ja, nie mieści się to bardzo często w głowie, no taki konstrukt jak szpieg. Wiele krzywdy w myśleniu o tym potężnym przecież zagrożeniu zrobiła popkultura i słynne filmy o Jamesie Bondzie i innych wielkich agentach, którzy w każdym odcinku, w każdej części cyklu mają do dyspozycji specjalne sprzęty, samochody, rakiety, pieniądze, piją drinki, strzelają do siebie i rozkochują w sobie kolejne piękne kobiety. Ale taki zawód lub służba, lepiej by było powiedzieć właśnie służba, jak szpieg, istnieje i stanowi wielkie zagrożenie. Mówiłem wielokrotnie, że dla naszego wspólnego bezpieczeństwa organizacje tego typu, które destabilizują państwo, utrudniają pracę naszym funkcjonariuszom i służbom, powinny zostać w swym funkcjonowaniu na czas tej hybrydowej wojny zawieszone lub objęte ścisłą, oficjalną kontrolą kontrwywiadu wojskowego. Ale oczywiście nie. Bo wolność słowa, bo Unia Europejska, bo demokracja, bo Solorz, bo von der Leyen, bo niezależność organizacji pozarządowych. I teraz właśnie mamy, jaki chwast wyrósł pomiędzy nimi. Ale chyba jest różnica pomiędzy organizacją, która zajmuje się krzewieniem kultury łowickiej, gwary kurpiowskiej czy śląskiej, czy też języka kaszubskiego, od tej, która dotyka bezpośrednio najbardziej delikatnych kwestii związanych z bezpieczeństwem kraju, a co za tym idzie, twojego i mojego bezpieczeństwa, twoich i moich dzieci, twojej i mojej żony. I o tym będzie też dzisiejsza opowieść. O tym, jak rosyjski szpieg przez kilka lat wzrastał dzięki nadwiślańskiemu środowisku aktywistów warszawskich wspieranych przez ważnych dziennikarzy, którzy w swoich biogramach piszą niestworzone historie. Przedstawiają się jako wybitne jednostki wyrastające ponad całe społeczeństwo, analizujące, pełne eksperckiej wiedzy, a w rzeczywistości to zwykła banda frajerów i ignorantów. I oby to była prawda, że są frajerami i nic ponad to. Zacznijmy od tego, że Anna Gielewska, wicenaczelna portalu frontstory.pl, napisała bardzo dobry analityczny tekst, w którym podała większość szczegółów dotyczących największej afery szpiegowskiej, a przynajmniej największej odkrytej afery szpiegowskiej w ostatnich latach w Polsce. W dużym skrócie, szpieg, który odwiedzał nawet, no był tam wpuszczany, więc odwiedzał, fabryki broni i rakiet. Po wielkich perturbacjach został ujęty 2 lata temu i osadzony w areszcie. W Ankarze kilka dni temu doszło do wymiany więźniów pomiędzy Polską a Rosją. To jest standardowa procedura, robi się tak na całym świecie. Okazało się, że udający hiszpańskiego dziennikarza Paweł Rubcow, działający pod fałszywym imieniem i nazwiskiem Pablo González, był jednym z tych, którzy wymianie podlegali. Na lotnisku w Moskwie witał go sam Władimir Putin, a on z uśmiechem na twarzy skinął tylko głową na znak dobrze wykonanej misji. Jakie informacje zdobył w czasie swojej aktywności w środowisku polityczno-dziennikarskim w Polsce, aż strach pomyśleć? Przecież tu nie chodzi tylko o to, że mógł zbierać tajne informacje, wpływać na dziennikarzy, ich poglądy, wyrażane przez nich myśli i idee. Dziennikarze w swej masie, oczywiście nie wszyscy, bo są i prawdziwi, lecz zostało ich niewielu, to kretyni pozbawieni jakiejkolwiek godności i przynależności, często wstydzący się Polski, próbujący udawać, że są kimś innym, a są zwykłymi bucami. Co najśmieszniejsze, ale ponure zarazem, odnalazł się on w środowisku dziennikarsko-aktywistycznym, które znane było z tego, że wszędzie widziało ruskich szpiegów, a tymczasem to oni sami ułatwiali prawdziwemu szpiegowi jego niełatwą przecież pracę. Chociaż w Polsce okazała się być banalna.
To właśnie dzięki ich wsparciu rosyjski szpieg mógł uczestniczyć w wydarzeniach, imprezach, podczas których być może gromadził kompromitujące informacje. Być może zdjęcia i filmy na temat ważnych ludzi w kraju. A to już tylko jeden krok do szantażu. Nie wiem, czy było tak w tym przypadku, ale zdaje się, że na tym ta szpiegowska robota polega, prawda? Aby prowadzić pełną inwigilację wrogiego środowiska, a dla nich wrogim środowiskiem jest Polska. Cały tekst znajdziecie po wpisaniu w wyszukiwarkę jego tytułu Magnes z Putinem. Na początek jednak drobna uwaga, zanim zacznę go przedstawiać i omawiać, w oczywiście małym fragmencie. W treści, którą zaraz zacytuję, pojawia się zmienione imię nadwiślańskiej dziennikarki, partnerki, jak się później okazało, rosyjskiego szpiega. Autorka podmieniła to imię celowo, ponieważ zainteresowana groziła pozwami za ujawnienie jej personaliów. Posłuchajcie. Wiemy, że na wiele miesięcy przed wybuchem wojny Natalia K. sama nabiera wątpliwości, czy jej partner nie współpracuje z rosyjskimi służbami. Nie możemy ujawnić źródła tej informacji. Nie wiemy, co robi ze swoimi wątpliwościami, a gdy kilka dni temu chcemy ją o to dopytać, w odpowiedzi grozi, że jeżeli ujawnimy jej nazwisko, zasypie nas kosztownymi pozwami. Twierdzi, że reprezentuje ją wpływowy warszawski prawnik. Kasta, kasta, kasta. Bez wpływów panie ani rusz. Wpływowy warszawski prawnik. Jej prawdziwe imię i nazwisko ujawnił jednak, jak dobrze pamiętam, Cezary Gmyz jako pierwszy, a następnie podały je kolejne media, w tym Tygodnik Powszechny, co ciekawe, w swoim oświadczeniu, więc to imię pojawi się w dalszej części naszego spotkania, a na razie zostańmy przy Natalii, aby się nam to wszystko nie pomyliło. Posłuchajcie. Znają wszystkich i wszyscy ich znają. Przez warszawskie mieszkanie Natalii i Pablo przewija się wielu znajomych, w tym ze świata mediów. Językiem dyskusji często jest angielski. Wpadają korespondenci, przychodzą pogadać aktywiści, opowiada jeden ze znajomych, który chce pozostać anonimowy. Dzisiaj patrzę na to inaczej, ale czasem komuś brakowało prądu w komórce czy w laptopie. Nie mówiąc o pracy na wyjeździe, tam zawsze dużo się działo, latały ładowarki, powerbanki. Teraz się zastanawiam, czy on mógł zasysać od nas jakieś dane, kogoś rozpracowywać. O Bozieńku. No oczywiście, że was nie rozpracowywał. Skąd w ogóle taka myśl, proszę pana? Przecież się lubiliście, przyjaźniliście może nawet. Był taki pogodny i uśmiechnięty. I po angielsku mogliście sobie porozmawiać w końcu w jakimś cywilizowanym języku, który wzmacniał poczucie waszej wyższości nad innymi. Skąd w ogóle myśl, że szpieg rozpracowujący środowisko dziennikarskie wcale nie potrzebuje mieć wpływu na dziennikarzy? Z pewnością nie interesowały go kontakty, numery telefonów, maile, wrażliwe dane z waszych redakcji. Taki szpieg z pewnością nie jest zainteresowany tym, aby uwiarygadniać go w środowisku społecznym i politycznym. No, myślę, że nawet do głowy by mu nie przyszło, aby pobudzać w was jakieś konkretne działania, nastawiać na konkretne tematy, zaszczepiać idee, w końcu pozyskiwać satelitów dla swojej misji. Wcale nie. Na tym przecież ta robota nie polega. On po prostu miło z wami spędzał czas. Od czasu zatrzymania pary w nocy z 27 na 28 lutego 2022 roku Natalia K. ma zarzut pomocnictwa w szpiegostwie. Sprawa nie trafiła jednak do sądu. Czy powrót Pablo Gonzalesa Welrubcowa do Moskwy coś zmieni? Od rzecznika prokuratury krajowej dostajemy krótką odpowiedź. Ma w tej sprawie zarzuty pomocnictwa do szpiegostwa z artykułu 130 paragraf 1 kodeksu karnego. Postępowanie w tym zakresie jest normalnie kontynuowane. Na pytanie, co stanie się formalnie ze śledztwem w sprawie Gonzalesa po jego wymianie, prokuratura odmawia odpowiedzi. Poza grupą znajomych pary, którzy są przekonani, że Natalia padła ofiarą nieszczęśliwej miłości, o śledztwie nikt nie słyszy. W nieformalnych rozmowach Natalia długo broni partnera, bagatelizuje ustalenia prokuratury, załatwia mężczyźnie książki do aresztu. Według hiszpańskiego El Independiente Natalia K. po zatrzymaniu nie wie, że Pablo nie ma rozwodu, że była żona z trójką dzieci jest nadal oficjalną i aktualną żoną. Początkowo kobieta ma organizować nawet pieniądze na prawników dla Gonzalesa. Jej znajomi w nieoficjalnych rozmowach z frontstory.pl twierdzą, że dopiero w ostatnich miesiącach zaczyna odcinać się od szpiega GRU. Jeszcze zimą 2022 roku Natalia K. wraca na pierwszą linię newsów. O swoich zarzutach nigdy publicznie nie wspomina. Choć zabiera głos w ważnych debatach, bywa w Sejmie, relacjonuje sytuację na granicy, uczestniczy w konferencji NATO, opowiada o sytuacji w Polsce dla czołowych zagranicznych mediów.
Nic nie wskazuje na to, że redakcje, dla których pracuje, wiedzą o tym, że ma zarzut w głośnej szpiegowskiej aferze. Koniec cytatu. Dziennikarka z zarzutami o udziale pomocy szpiegowi. Nowoczesna, wyzwolona kobieta, a jakże? Popierająca strajki aborcyjne i wszystko związane z L... literkami. Tak wielce nachylająca się i pochylająca nad losem inżynierów na granicy polsko-białoruskiej, cały czas wykonuje swoją robotę i nikt nie widzi w tym nic nienormalnego. No nawet jeżeli padła ofiarą oszustwa, a hiszpańsko-rosyjski amant rozkochał ją w sobie niczym Bond, to i tak bezpieczeństwo państwa nakazywałoby odsunięcie ją od wszystkiego, co ma związek ze sprawami dla niego najważniejszymi, a już na pewno wpuszczanie na salony polityczne albo bazowanie na jej wiedzy i intelekcie, czymkolwiek ona dysponuje w swoim dziennikarskim warsztacie, aby relacjonowała sytuację w Polsce za granicami kraju. Tymczasem, jak donosi autorka tekstu, ta partnerka ruskiego agenta cały czas pojawia się na warszawskich salonach, w tym również politycznych, i to my jesteśmy chorzy, nie oni. I państwo działa, oczywiście, wszystko działa, a my kłamiemy. Co to za argument, że zdała sobie sprawę, że została wykorzystana? Czy te puste głowy słyszały kiedyś o syndromie sztokholmskim? Skąd twierdzenie, że nadal nie ma kontaktu z tym człowiekiem? No, nie twierdzę, że tak jest. Nie mam na to żadnych dowodów i pewnie tak nie jest. Ale przecież to nie jest zwykłe domniemanie, tylko przezorność oparta na naukowych badaniach. Syndrom sztokholmski istnieje, czyli ludzie, którzy są wykorzystywani często przez przestępców, którzy byli zranieni w różnych sytuacjach, stają w obronie swoich gnębicieli. I to jest nauka. A jak myślicie, dlaczego ci wszyscy go bronili pomimo ciężkich zarzutów? Bo szpieg został aresztowany za rządów PiSu, moi drodzy. I cóż wtedy zrobiła samozwańcza elita dekadenckich degeneratów? No stawała w jego obronie. Bo się pacze, Ziobry i PiSu odebrali wolność niewinnemu człowiekowi i to jeszcze dewizowemu. W Europie sprawę rozdmuchała pewna organizacja, którą ktoś przecież o nieszczęściu, jakie spotkało faceta, który był co prawda miły, ale do czasu. Ktoś musiał poinformować. I to bardzo szybko, ponieważ nie minęło zbyt wiele czasu od momentu aresztowania do pierwszego jej komunikatu. Ktoś musiał tę organizację poinformować. Swoją drogą dziwne, że za Mateuszem Piskorskim, bez względu na jego działalność, nikt nie stawał murem i nie walczył o jego prawa człowieka, gdy siedział bez zarzutów w kolejnych aresztach jako oskarżony o rosyjską, a później nawet chińską agenturalność. Mniejsza o większość. Mówię tutaj o standardach, które powinny dotyczyć wszystkich. A kiedy już go wypuszczono za poręczeniem, to sąd nakazał mu, czy też zakazał, jakiejkolwiek działalności publicznej, czyli można, czyli są takie przepisy, które można byłoby też zastosować wobec tej kobiety, która była bardzo blisko rosyjskiego szpiega. Powiem więcej. Sprawa zatrzymania Gonzalesa Welerupcowa stała się w lipcu ubiegłego roku przedmiotem prac różnych komisji Unii Europejskiej i była jednym z argumentów wymienionych, który miał niezbicie wykazywać, że w Polsce nie istnieje praworządność. No a skoro praworządność nie istnieje, to był przecież powód, jeden z powodów przynajmniej, do dalszego blokowania wypłaty pieniędzy za wcześniejsze zniszczenie lub przynajmniej osłabienie europejskich gospodarek z tego funduszu KPO. No bo przypomnę wam, że te gigantyczne pieniądze, które Unia Europejska zaczęła rozdawać według własnego uznania, są związane z tym, czym nas straszono, a co okazało się zupełnie czymś innym. I oto w jednym z fragmentów tego raportu unijnego można przeczytać, a jako pierwszy głośno o tej koincydencji powiedział Artur Cejrowski, że dziennikarze w dalszym ciągu napotykają trudności w wykonywaniu swojej pracy. W lutym 2022 roku polskie służby specjalne zatrzymały niezależnego dziennikarza pod zarzutem nielegalnego szpiegostwa na rzecz Rosji i że ten człowiek dalej przebywa w areszcie, chociaż nie zostały mu przedstawione dowody jego winy. Jesteście w stanie to pojąć? Polskie służby kontrwywiadowcze zatrzymują faceta pod zarzutem szpiegostwa na rzecz państwa, które prowadzi wojnę tak blisko nas. Gościa, który jest obecny na wszystkich antyrządowych demonstracjach nad Wisłą. Od czarnych protestów po manifestacje proimigranckie, oficjalnie wspierającego różne ruchy mające na celu destabilizowanie sytuacji podczas budowy umocnień na wschodzie kraju. Dane o tym, jak niebezpieczna to rzecz, potwierdzają wywiady hiszpański i brytyjski MI6. A unijni urzędnicy, instruowani bądź też alarmowani przez nadwiślańską jaczejkę skupioną wokół lewicowego dziennikarstwa w ten kraju,
Budowali w całej Europie za pomocą swoich kontaktów wrażenie, że oto w trzecim świecie pomiędzy Rosją a Niemcami trwa pogrom dziennikarskiej niezależności. Myślałem, że nie da się bardziej zbłaźnić. Że te wszystkie tuzy roszczące sobie prawo do wskazywania nam, jak mamy żyć, nie mogą być bardziej odklejone, a jednak mogą. I tutaj się niestety pomyliłem. Związany wcześniej z Newsweekiem Mariusz Kowalczyk pisał 28 lutego. Hiszpańskie media upominają się o aresztowanie w Polsce hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzaleza, któremu przedłużono areszt w Polsce. ABW zatrzymała go 28 lutego 2022 roku pod zarzutem szpiegostwa dla Rosji, bo dwa paszporty z narodowościami, jedno po matce, hiszpańskie, i po ojcu, rosyjskie. Otóż nie, cwaniaczku. Jak się okazało, nie chodziło o paszporty po ojcu i po matce, ale realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Czy masz coś do powiedzenia nam w tej sprawie? Nie masz. Heheszkom jednak nie było końca, moi mili, bo do kampanii ośmieszania służb własnego kraju dołączyła Anna Mierzyńska z OKO.press. Przecież to według Mariusza Kamińskiego najgroźniejszy w Polsce szpieg rosyjski. Pani Anna, wybitna analityk, kolejna, analityk naszej codzienności. Do dziś widnieje na stronach tego medium jako ichniejsza dziennikarka z takim oto biogramem. Analizuje funkcjonowanie polityki w sieci. Specjalistka marketingu sektora publicznego, pracuje dla instytucji publicznych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych. I kto miał rację? Nadal rości sobie pani prawo do tego, aby analizować politykę w sieci? Jakoś kiepsko wyszło ostatnio, prawda? Czy było jakieś przepraszam? Nie. Bo żeby przeprosić za błąd, trzeba mieć to coś. W cywilizowanym świecie nazywaliśmy to godnością. Ale tego świata, zdaje się, już nie ma. Inna sprawa, że nadwiślański system sądowniczy sam przez swoją niewydolność i indolencję dawał tej całej kaście dziennikarsko-aktywistycznej pożywkę do robienia afery na całą Europę. No tak, tak też uważam. W jaki sposób to robił? Po prostu zbyt długo zwlekał z argumentowaniem zarzutów wobec przetrzymywanego człowieka, bo przecież w tamtym czasie, i powiem tutaj dla usprawiedliwienia tej całej bandy, którą szczerze pogardzam za ich podłe zachowanie, mogło zaistnieć takie podejrzenie, że człowiek ten jest niewinny, po prostu. Mało niewinnych w więzieniach siedziało. Ale nawet jeżeli o jego winie wiedziały służby, to przetrzymywanie kogoś w więzieniu przez 2 lata może budzić podejrzenia, szczególnie w sytuacji rozdwojenia jaźni, w której znajduje się obecnie Polska, czy też nadwiślański kraj, gdzie zaufanie do własnego państwa przez jego własnych obywateli jest na jednym z najniższych poziomów od dekad. Więc należało w mojej ocenie wyraźnie wskazać przynajmniej poprzez odpowiednie służby, że człowiek ten znajduje się w areszcie, ponieważ jest bardzo niebezpiecznym agentem i są na to dowody. A dowody te przedstawić w jakikolwiek sposób, tak szybko jak tylko się dało. Z drugiej jednak strony, żeby oddać sprawiedliwość, to nie my, to nie ja, nie wy jesteśmy od tego, aby ustalać plan pracy dla służb polskiego kontrwywiadu. Może nie mogli niczego więcej podać, ponieważ rozpracowywali dalej środowisko, które zdołał wokół siebie zbudować ten rosyjski szpieg. Albo może już wtedy trwały negocjacje z Moskwą na temat wymiany szpiegów. I co ci dziennikarze mają teraz do powiedzenia? Przecież to jest jakiś proces. To musi trwać. Może nie mogli stanąć na konferencji prasowej i powiedzieć, że współpracował z polskimi dziennikarzami, którzy wielce walczą o wolność, bo właśnie to środowisko było rozpracowywane. Ale moim zdaniem powinien pojawić się jakiś ważny komunikat, który by ostudził emocje, głównie za granicą. Bo poza tak ważnymi sprawami jak bezpieczeństwo kontrwywiadowcze, jest też bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, które było w tym czasie i jest nadal destabilizowane przez tych wszystkich ludzi. A państwo dawało im tylko pożywkę swoim milczeniem. Na przykład były szef Urzędu Ochrony Państwa zadawał retoryczne pytanie na łamach Gazety Wyborczej, czy po zatrzymaniu Gonzaleza służby Kamińskiego ośmieszają Polskę. No i co się nagle okazało? Okazało się, że to pan Niemczyk najbardziej ośmieszył nie Kamińskiego, ale sam siebie. I tworząc narrację taką, a nie inną, osłabiał państwo, którego jest obywatelem, i podważał profesjonalizm służb, które powinien przecież dobrze znać. No ja to tak odbieram. Ale dlaczego zaatakował? Bo nie ma wiedzy? Bo nie wie, jak się to odbywa? Przecież robił w tym fachu przez tyle lat. Zakładał ten UOP. Odpowiedź jest prosta. Bo rządził PiS. A wszystko, co robił PiS, należało krytykować. Budowa portu w Świnoujściu, tunel pod Świną, przekop Mierzei Wiślanej, stawianie czynnego oporu wobec hybrydowej wojny prowadzonej przez Baćkę za pomocą inżynierów, budowanie umocnień na granicy. Wtedy dla nich każdy protest był uzasadniony. Cokolwiek by w Polsce nie powstawało, trzeba było protestować.
Protestowali więc również po aresztowaniu rosyjskiego szpiega. Parafrazując Dmowskiego, oni bardziej PiSu nienawidzą niż Polskę kochają. W tamtym okresie ta banda nieudaczników, która uważa się za lepszych od nas, ponieważ mają dostęp do nadawania w mediach, co na szczęście dzięki internetowi już się kończy. Ich podłe kariery się kończą. Więc wykorzystywali oni tę sytuację, aby uderzyć we własny kraj, głównie na arenie międzynarodowej. Różni ludzie, roszcząc sobie prawo do tego, aby sprawować rząd dusz nad pozostałą częścią społeczeństwa, wzywali do uwolnienia człowieka, który okazał się agentem. Wzywano, aby na wyrok mógł czekać na wolności. I to jest dopiero kretynizm. To są jacyś kosmici w ogóle. Skąd oni się wzięli? Czy tych dziennikarzy zatrudniają na dworcu centralnym? Stoi jakiś redaktor i mówi, przepraszam, nie chciałby pan być dziennikarzem, bo tak z twarzy akurat by pasowało. Mało mieliśmy takich sytuacji jak ta z czerwca tego roku, o czym informowała Rzeczpospolita, a dotyczyła grupy rosyjskiej siatki wywiadowczej, która rozpracowywała polskie lotniska, koleje i inne obiekty związane z infrastrukturą krytyczną? No zobaczcie, co mówiła Rzeczpospolita, posłuchajcie. Lubelski Sąd Okręgowy w grudniu ubiegłego roku skazał 14 z 16 oskarżonych cudzoziemców za udział w przygotowywaniu akcji dywersyjnych i sabotażowych na terenie Polski. Grupa kierowana zdalnie przez Andrieja, najprawdopodobniej funkcjonariusza rosyjskiej FSB, obserwowała lotniska, planowała wysadzanie pociągów, a nawet zabójstwa. Była to największa w historii rozbita siatka szpiegowska w Polsce i wielki sukces ABW. Wszyscy, 13 Ukraińców, 2 Białorusinów i 1 Rosjanin, przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze. Już na procesie dwóch z nich wycofało się z porozumienia z prokuraturą. Ich proces będzie się toczył. Z aktu oskarżenia wynika, że większość członków siatki szpiegowskiej została zwerbowana na Ukrainie i do Polski wjechali jako uchodźcy wojenni. I o tym niebezpieczeństwie bezrozumnego otwarcia granic mówiliśmy od samego początku i byliśmy wyśmiewani, odsądzani od czci i wiary. Bo mówiliśmy, że należy zatrzymać milionową falę ludzi, bo pomiędzy nimi mogą znajdować się właśnie tacy jak ci, którzy planowali zamachy, zabójstwa, instalowali kamery przy jednostkach wojskowych. Granica jest od tego, aby jej strzec. Szczególnie, gdy po drugiej stronie trwa wojna, czy też wojenna ruchawka prowadzona przez państwo, które nie jest nam przychylne. Zresztą jednego i drugiego państwa do grona przyjaciół zaliczyć nie można. A jeżeli już tak bardzo chcieli pomagać ludziom, którzy mieli niby uciekać od wojny, a tak naprawdę uciekali z regionów, które wojną w ogóle nie były zagrożone, to należało wprowadzić odpowiednie procedury, aby wiedzieć, kogo do kraju wpuszczamy. Przecież wszyscy wiedzieli już na tydzień wcześniej, że ta wojna wybuchnie, a służby musiały to wiedzieć wcześniej. Można byłoby się do tego jakoś przygotować, zrobić obozy, postawić namioty. Jednak jak się słucha głupio mądrych polityków typu Hartwich, tak, wy, co na nią głosowaliście, jesteście po prostu idiotami. A co mówiła? Wpuśćmy ich wszystkich, a później będziemy ustalać, kto to. No to takie są efekty. A jakie efekty? Znowu o tym informowała Rzeczpospolita. Grupa zamontowała co najmniej 6 kamer, kilkanaście kolejnych zamówili, z niezależnym zasilaniem i łącznością bezprzewodową o bardzo wysokiej rozdzielczości, by na bieżąco nagrywać transporty. Chcieli w nich podłożyć GPS-y. Skazani mieli być użyci także do rozklejania ulotek szczujących na Ukraińców i do podpalania domów, samochodów i pobić. Śledztwo wykazało, że w grupie szpiegowskiej było 17 cudzoziemców i kilkanaście innych osób, których tożsamości nie udało się ustalić. Pytanie, jakie informacje wynieśli ci, których nie udało się doprowadzić do aresztu? Co wynieśli z kraju? Co dostarczyli rosyjskiej ambasadzie? Dlatego śmieszy mnie i obraża zarazem. Obraża ta ćwierć inteligentna masa, która uważa, że wie lepiej od służb kontrwywiadu polskiego, jak postępować ze szpiegami. Ale wróćmy do Gonzalesa. W obronie szpiega odbywały się również protesty i pikiety w Hiszpanii. Skoro działo się to oczywiście w Hiszpanii, no, w kraju zachodnim, tak dalece lepszym od polskiego zaścianka, bo tam pomarańcze rosną, nie wiem, dlaczego Hiszpania miałaby być od Polski lepsza, no to należało podawać tę informację dalej, jako prawdę objawioną, z którą nie wolno dyskutować. Patrz, ta na zachodzie się z Polski śmieją. Reporterzy Bez Granic wzywają polskie organy sądowe do wskazania dowodów przeciwko hiszpańskiemu dziennikarzowi Pablo Gonzalesowi, aresztowanemu w lutym 2022 roku na granicy z Ukrainą. Muszą go uwolnić, aby na wolności czekał na proces, który musi zostać szybko zorganizowany. No oczywiście na wolności. Dlaczegoż by nie? Pewnie Gonzales wróciłby do przyjaciół, dziennikarzy w Warszawie i czekał pokornie, aby walczyć o sprawiedliwość. Miałby wywiady w Wyborczej, w TVN-ie. No czekałby tutaj i został. Na pewno po zdemaskowaniu.
Zdjęcie, które teraz widzicie, zostało wykonane w Hiszpanii 30 marca 2022 roku. I widzimy na nim członków różnych grup parlamentarnych hiszpańskich. Jak się okazuje, nie tylko w naszym kraju występuje nadreprezentacja lewicowych debili. I to zdjęcie pokazuje ludzi stojących przed kongresem, właśnie tych deputowanych, z plakatami z wizerunkiem dziennikarza Pabla Gonzalesa, zatrzymanego w Polsce podczas relacjonowania wojny na Ukrainie. Takie podpisali to zdjęcie. Ale dziwne jest coś innego, że ta cała grupa nie zająknęła się, że ten sam Gonzales został nakryty na filmowaniu pozycji ukraińskich wojsk podczas rzekomej pracy dziennikarskiej i na relacjonowaniu działań wojennych z frontu wschodniego Ukrainy. Jego sprzęt został wówczas skonfiskowany, a on sam w trybie pilnym wydalony z kraju. Nie zgadniecie dokąd. Do Polski. Jak podaje Anna Gielewska w swoim tekście na frontstory.pl, na przełomie 2021 i 2022 roku wokół Gonzalesa Rubcowa robi się gęsto. O jego działalności wiedzą już hiszpańskie służby, wie brytyjskie MI6 i polskie ABW. A co robią reporterzy bez granic? Domagają się jego uwolnienia. Chociaż służby trzech krajów, nie licząc Rosji, wiedzą o prawdziwej misji Gonzalesa, to nadal próbowano naciskać na polskie władze i sądy, aby dać szpiegowi wolność. Oto co mówił Paweł Szalaj, szef działu Unia Europejska-Bałkany w organizacji Reporterzy bez Granic. W kraju Unii Europejskiej niezwykle rzadko zdarza się, aby dziennikarz był przetrzymywany w areszcie przez 2 lata bez procesu pod tajnymi zarzutami. Wzywamy polskie władze sądownicze do uwolnienia Pawła Gonzalesa, zanim będzie mógł bronić się w sądzie, który musi zostać zwołany tak szybko, jak to tylko możliwe. Szanując zasadę tajemnicy śledztwa, wzywamy prokuraturę do zagwarantowania zgodnie ze standardami Unii Europejskiej minimalnej przejrzystości dowodów zgromadzonych przeciwko dziennikarzowi uwięzionemu przez tak długi czas. I ten komunikat czytałbym na 2 sposoby. Po pierwsze, dobrze, że są organizacje, które pilnują polityków, którzy potrafią robić bardzo złe rzeczy i starają się wpływać, domagać jakichś normalnych, cywilizowanych zasad. Ale z drugiej strony istnieją też takie sytuacje, jak ta, która okazała się prawdziwa, że służby na przykład nie mogły czegoś powiedzieć. No zakładam, że tak mogło być w tym przypadku, bo na przykład trwały negocjacje z Moskwą o wymianie naszych więźniów. I tych dowodów nie można było w ten czy inny sposób podać. Ale przecież państwo silne, do którego Polska aspiruje, rozumiem, mogła w jakiś sposób zareagować i wyciszyć te nastroje. Tego jednak nie zrobiono. Wszystko się wlekło. Sprawa jednak wyszła na jaw. Gonzales okazał się groźnym szpiegiem. Czy Reporterzy bez Granic powiedzieli: przepraszamy? Może to było nieodpowiedzialne? Może powinniśmy bardziej zbadać sprawę? Może to działanie mogło narazić w jakiś sposób was na niebezpieczeństwo? Przeszukałem ich oficjalną stronę i nie znalazłem nic. Nic poza 2 starymi artykułami z lutego 2022 roku. Mnie najbardziej nie oburza tutaj walka tej organizacji o te ich prawa tam człowieka, bo to nawet jest i okej, dobre. Jak rzekłem, znamy wiele przykładów z historii, gdzie ludzie byli osadzani w areszcie bez dowodów. Politycy również tacy bywają. Ale to nieustanne zaznaczanie, że trzeba człowieka wypuścić z więzienia. Jak? Zarzut o szpiegostwo i co? Łańcuchem go przykuć do latarni? Co zrobić? Okazuje się więc, że służby prowadzą swoje działania dobrze, co naprawdę buduje, bo rzecz przecież dzieje się w państwie, w którym wszystko jest na korbkę. Dobrze więc, że coś tutaj jeszcze działa. To jest jakiś pozytywny impuls do myślenia o przyszłości. Bo przecież nie wiemy, czy działa sąd, kto jest sędzią, kto prokuratorem, kto trybunałem, kto posłem. Tu nic nigdy nie może być wiadome, proste i oczywiste. Bo liczą się tylko nienawiść i partyjniackie ujadanie. Oczywiście wszystko kosztem Polski. Bo gdyby ktokolwiek z nich Polskę kochał i wierzył w to, co opowiada, że grozi nam wielkie niebezpieczeństwo, to usiedliby do stołu, nawet nie podając sobie ręki, patrząc chłodno w oczy i porozumieni chociaż w sprawach najważniejszych. A jedną z takich spraw bez wątpienia jest bezpieczeństwo w sytuacji kryzysowej. Jak straszyli nas tym, co okazało się czymś zupełnie innym, to nagle odnaleźli wspólny język, wszyscy zamaskowani. Czyli można się dogadać, tylko musi być jakiś impuls, prawda? Jakiego impulsu potrzebujecie? Żebyście usiedli do stołu i zaczęli budować Polskę, a nie robili sobie z nas jaja. Ale nawet tego nie potrafią zrobić. A 60, czy nawet ponad 60% nadwiślańskiego społeczeństwa nadal oddaje głos na ten partyjny beton.
A najgorsze jest to, że to wszystko przechodzi na społeczeństwo, na naród, na nasze rodziny, rodziców, małżonków, na dzieci, które nie potrafią zasiąść do jednego stołu, bo definiują swoje życie przez partyjne, polityczne kalki, partie, którym kibicują, albo do których partii to należą. Jak można mieć tak marne życie, żeby definiować samego siebie poprzez przynależność partyjną lub ideologiczną? O! Splunąć wam pod nogi to mało. I ktoś to musi w końcu mówić, głośno. Jeżeli oglądasz teraz taki program, całkowicie przypadkowo, a jesteś matką albo synem i nie odzywasz się do swojego syna lub matki lub do swojego ojca, dlatego że głosuje na inną partię polityczną, to jesteś zwykłym kretynem. I nikim więcej, niegodnym podania ręki. Jeżeli nie odzywasz się do swojego syna, dlatego że on jest za tą, a nie inną partią polityczną, a ty jesteś wyznawcą partyjnym, bo oglądasz tę lub inną telewizję, to jesteś kretynem lub kretynką. Bez względu na to, ile masz lat. Mózgi wam wyprano. Siedzicie przed tymi telewizorami i oglądacie tych idiotów od rana do wieczora. Książkę dobrą weź poczytaj. Dowiedz się czegoś. Nigdy nie jest za późno, aby się czegoś dowiedzieć. I jeżeli masz kogoś takiego w rodzinie, to wytnij ten fragment i wyślij mu go. Bo ktoś w końcu musi powiedzieć im prawdę. Ale na to wszystko, moi drodzy, pojawia się oczywiście samozwańcza elita, która nawet jeżeli robi jakieś dobre rzeczy, to jak się okazuje, mimowolnie lub nie, bierze udział w sposób zorganizowany w walce o uwolnienie groźnego szpiega w trakcie trwania wojny, która może się przecież rozlać na inne kraje Europy i świata. Zostawmy jednak na razie tych wszystkich intelektualistów, bo zobaczcie, co dzieje się dalej. Organizacja, która z takim zacietrzewieniem broniła, jak się okazało, rosyjskiego szpiega, może nie tyle, że szpiega, wiedząc, że jest szpiegiem, ale tej całej praworządności tego wszystkiego, która domagała się jego zwolnienia z aresztu. To dla mnie jest niebezpieczne. Działa nadal legalnie w Polsce. Macie tego świadomość? Mało tego. Oto 12 lipca tego roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji minister Adam Bodnar spotkał się z przedstawicielami organizacji Reporterzy Bez Granic. Gospodarzem wizyty był wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk. I co? Żadnemu z nich do głowy nie przyszło, żeby zachować należytą ostrożność? Że po tym, co się wydarzyło i którą stronę członkowie tej organizacji wzięli, nie organizować żadnych spotkań, zerwać wszelkie kontakty na jakiś czas i poddać całą jej strukturę działającą w Polsce należytej infiltracji? Na salony zapraszają. Po takiej kompromitacji. Mówię, związanej z tym, że żądali jego uwolnienia. Przecież jakbyśmy go uwolnili, gdyby były jakieś wybory na przykład i pod wielkim naciskiem politycy by wpłynęli na sądownictwo, co jest oczywiście możliwe, prawda, bo tutaj wolne sądy to jest jakiś tylko miraż, to człowiek by się rozpłynął i zniknął z wszystkimi danymi informacjami, które zgromadził przez ten czas. Na salony zapraszają. Najbardziej mnie rozbawiło, że jeszcze w kwietniu tego roku Anna Mierzyńska na portalu OKO.press napisała ckliwy artykuł, który oczywiście był ubrany w cechy obiektywnej relacji, ale ukazywał, jakież to wielkie cierpienia spotykają udawanego Hiszpana. Izolatka, prysznic raz na tydzień. Podkreślają również, że mężczyzna jest przetrzymywany w fatalnych warunkach, ponieważ w Polsce został uznany za niebezpiecznego przestępcę, cały czas znajduje się w izolatce. Przez 2 lata tylko 2-krotnie zezwolono na wizyty jego rodziny. Żona po raz pierwszy mogła go zobaczyć dopiero 9 miesięcy po aresztowaniu. Mężczyźnie nie wolno także rozmawiać przez telefon. Jak informowała organizacja Reporterzy Bez Granic, Hiszpan za każdym razem, gdy opuszcza celę, musi być w kajdankach. Zresztą wychodzi z niej tylko raz dziennie na godzinę na spacer. A na ile ma wychodzić? To się nazywa spacerniak. Raz dziennie, godzina. Do widzenia. A kajdanki są od tego, żeby skuwać ludzi niebezpiecznych. Szczególnie oskarżonych o szpiegostwo. Według organizacji służba więzienna przeszukuje go kilka razy dziennie. Więzień za każdym razem musi rozbierać się do naga. Z prysznica może korzystać tylko raz w tygodniu. Gdy miał problemy skórne, wielokrotnie odmawiano mu kontaktu z dermatologiem. Patrzcie, no. Biedaczek miał problemy skórne. Facet, który swoją działalnością miał na nas ściągnąć niebezpieczeństwo, a kto wie, czego jeszcze o jego relacjach nie wiemy i co wyjdzie dopiero na jaw, który miał ściągnąć potężne kłopoty, działał, aby osłabić nasz kraj w trakcie trwania wojny, tuż obok miał problemy skórne i prysznic raz w tygodniu. Pan Szpieg miał też swój epizod razem z kochanicą w Tygodniku Powszechnym. W tym tygodniku, który dopiero 12 sierpnia zdystansował się od obydwu postaci, ale zawarł w swym komunikacie bardzo ciekawe określenie, na które zwrócę Państwu uwagę. Tymczasem posłuchajmy. Magdalena Hodownik... I tutaj w naszym programie pojawia się po raz pierwszy jej prawdziwe imię i nazwisko.
Mówię o nim dlatego, że zostało już upublicznione. Nie podaję jakichś nieprawdziwych informacji, tylko czytam to, co pisze Tygodnik Powszechny. Więc Magdalena Chodownik, przypomnę, chodzi o partnerkę, jak się później okazało, szpiega, która ma obecnie zarzut pomocnictwa w szpiegostwie, była okazjonalną autorką Tygodnika Powszechnego do roku 2020. Chodownik pracowała jako dziennikarka freelancerka, pisząca dla wielu tytułów polskich i zagranicznych, m.in. The Guardian, New Eastern Europe i France 24. Od 2013 roku napisała dla nas kilka artykułów. Magdalena Chodownik zaproponowała tekst o wojnie w Górskim Karabachu, proponując, że w jego pisaniu będzie pomagał jej partner, hiszpański dziennikarz, który jest na miejscu w Górskim Karabachu. Redakcja nie miała z Pablem Gonzalezem bezpośredniego kontaktu. Sprawdzała jednak, kim jest. Należał wtedy do kolektywu dziennikarskiego z Warszawy. Kolektyw dziennikarski z Warszawy. A cóż to jest za kolektyw? Może zadajmy sobie pytanie. I jakież to informacje mógł ten kolektyw panu szpiegowi przekazywać? Czy ktoś o tym w ogóle myśli? Gdzie go wprowadzać? Do jakich budynków? Instytucji państwowych? Z kim mógł go szanowny kolektyw zapoznawać? Na jakie imprezy prosić? Co na tych imprezach mógł on sfilmować? Co przesłać do ambasady? Jakie kompromitujące dziennikarzy i polityków rzeczy? Przecież z tekstu śledczego wicenaczelnej frontstory.pl wynika, że Światek Warszawski łaził do wynajętego przez gościa mieszkania i ładował tam telefony i laptopy. I co myślicie, że skarbnica wiedzy, jaką jest telefon dziennikarza, tak sobie leżała nieruszona na biureczku? Jesteście? I trzeba to powiedzieć wam wprost. Żenującymi frajerami. To właśnie ludzie tego pokroju, ze względu na swoją urojoną inteligencję, wydumane kompetencje, często pełni obrzydliwych kompleksów, których Polska mierzi, śmieszy, zawstydza, oblepia, otacza, obraża, okazali się putinowskimi pomocnikami i to realnymi. Sami natomiast w większości prowadzili i nadal prowadzą prowokacyjne działania przeciwko idei umacniania wschodniej granicy i żądają wpuszczania tutaj inżynierów. A kto znajduje się wśród nich? Nasza szpiegowska gwiazda brała na przykład udział w wielu takich działaniach. Oto 30 sierpnia 2021 roku portal Salon24 powoływał się na informacje podane przez Pawła Kasprzaka z serwisu Obywatele News. Wiemy, kto przerwał płot. Straż Graniczna zatrzymała w niedzielę 12 obywateli polskich i jednego obywatela Niderlandów, którzy niszczyli zapory techniczne na granicy Polski z Białorusią. Zatrzymane zostały również dwa pojazdy, które miały służyć do zniszczenia ogrodzenia. Wśród zatrzymanych jest Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog. A czy na zdjęciu nie jest widoczny przypadkiem również ruski szpieg Gonzales Welrubcow? Zatrzymany nie został. Dlaczego? Bo pewnie nie brał w tym udziału, ale był na miejscu. A wiecie dlaczego? Ja się domyślam. Bo wiedział, że nie może sobie pozwolić na wtopę. Musiał się uwiarygadniać, więc był na miejscu. Ale nie mógł zostać zatrzymany, żeby przez głupotkę nie wpaść, żeby cała jego wielka misja nie upadła. Ale jak widać, dzielnie towarzyszył jeszcze dzielniejszej załodze. Więc grupa ludzi w imię obywatelskiego nieposłuszeństwa zniszczyła instalacje obronne Rzeczpospolitej Polskiej, znamy ich nazwiska, a nie ponieśli oni przy tym żadnych znaczących konsekwencji, chociaż robili to w trakcie hybrydowego ataku na Polskę za pomocą kierowania na naszą granicę fali nielegalnych inżynierów. I był wśród nich rosyjski szpieg. I co, wszystko jest w porządku? Nadal się uśmiechamy, co? Państwo działa. Nie, to służby działają. I są, jak się okazuje, jeszcze wyszkoleni zapaleńcy, którzy reprezentują wybitny poziom. Wszystko wpisuje się w wojnę z Polską i jej osłabianiem wewnątrz. I nikt mnie nie przekona, że jest inaczej i nie interesują mnie pobudki, którymi kierują się ci nieudacznicy. Najpierw bezpardonowy atak na Wojska Obrony Terytorialnej, który trwał od 6 lat. Skuteczne obrzydzanie młodym ludziom wstępowania do armii i szkolenie się dla bezpieczeństwa własnego kraju. Następnie ataki na strzelców sportowych i na myśliwych, żeby tylko ludzie nie mieli własnej broni w domu. Następnie ataki na funkcjonariuszy Straży Granicznej, inne rodzaje wojsk, które brały udział w odpieraniu najazdu inżynierów. To nie są zbiegi okoliczności. Są dwa wyjścia, tak uważam. Albo celowe działanie mające osłabić i destabilizować nasz kraj, albo ten zwyrodniały, wrodzony genetyczny, wręcz kretynizm, który w części ludzi występuje. Obawiam się niestety, że oba defekty postępują według podziału 50/50. No smutne, ale tak uważam.
A jeżeli chcecie pomóc w rozwoju i trwaniu kanału Marek Miśko-Czuwaj, zachęcam właśnie teraz do lajkowania, komentowania, przesyłania tego programu dalej za pomocą linka w SMS-ach, komunikatorach i czym tam sobie jeszcze chcecie. I życzycie, bo tak omijamy algorytm. Nie bagatelizujcie tego. Jeżeli program ogląda kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ostatnio po 50-70, no to jeżeli połowa ludzi napisze komentarze składające się przynajmniej z 5 słów, to już mamy tych komentarzy 25-30 tysięcy. I to jest bardzo dla algorytmu ważne. Już nie mówiąc o łapkach w górę albo w dół, jeżeli wam się po prostu nie podoba. A wszystko, co tutaj się dzieje, jest możliwe tylko dzięki wam. Programy na kanale Marek Miśko-Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja mojej mili by nie było. Więc jeżeli ktoś z państwa chciałby dołączyć do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. Wszyscy widzimy, że na świecie dzieje się bardzo źle. Mam rzecz jasna na myśli przesilenie polityczne. Swoistą próbę sił, podczas której każda poważna strona każdego kolejnego dnia bada, jak dalece może się posunąć w swoich poczynaniach. Widzimy z różnych stron dążenie do konfliktu zbrojnego. Ostatnia zgoda wydana Ukrainie, bo przecież nie podjęła tej decyzji sama, nie bądźmy śmieszni, aby ta wkroczyła na terytorium Rosji, całkowicie zniweczyła możliwość rozpoczęcia rozmów pokojowych, co zresztą zaznaczył sam Putin. I o ile znów widzimy, jak pewna część internetu pieje z zachwytu, jak to Ukraińcy szturmują rosyjskie przygraniczne wsie i miasteczka, o tyle osobiście nie wyobrażam sobie, że Putin pozwoli, aby szli dalej. Pozwala, bo jest to mu na rękę. Dyplomatycznie i politycznie. Żeby mógł eskalować konflikt i powiedzieć: wjechali na nasz kraj. My tam prowadziliśmy tylko, jak on to nazywa, operację specjalną, a teraz będzie wojna. Może tak jest, może nie jest. Jedno jest pewne i z tym się trzeba zgodzić: pokój został oddalony. Chciałbym się mylić, ale wątpię. A pokój dla Polski jest drugim najlepszym elementem, który może nastąpić w tej wojennej ruchawce. Pierwszy to wycieńczenie obu krajów, które nie są nam przychylne, bo ani Rosja, ani Ukraina nie są nam przychylne. Tak, żeby jeszcze przez kilka lat musiały odbudowywać swoje potencjały, a my żebyśmy mogli zacząć się w końcu organizować. Ktoś powie: teatr dla gojów. Ale zazwyczaj za tym wytartym już sloganem nie stoi żadne wiarygodne źródło, ani dowód, który mógłby w prosty sposób wykazać, że jesteśmy uczestnikami jednej wielkiej, globalnej mistyfikacji, która ma odciągnąć naszą uwagę od jakiejś nadrzędnej sprawy. Że do wojny wcale nikt nie dąży, bo teatr dla gojów. Że pozamykanie gospodarek świata na 2 lata, bo przyszło nas straszyć tym, co okazało się czymś zupełnie innym, teatr dla gojów. Wojna Rosji z Ukrainą, teatr dla gojów. Eksterminacja cywilów przez Rzymian, teatr dla gojów. Wycieńczająca i niespotykana rywalizacja republikanów i demokratów w najsilniejszym jeszcze póki co mocarstwie świata, teatr dla gojów. A pamiętacie, jak zwykła prywatna firma, jaką był wtedy Twitter, przed Elonem Muskiem, zablokowała konto na Twitterze prezydenta Stanów Zjednoczonych? Też teatr dla gojów? Wszystko jest teatrem dla gojów. Nie. Wszystko jest jedną wielką grą o wpływy poszczególnych mocarstw, które walczą ze sobą o dominację gospodarczą w różnych częściach świata. A że do tego wszystkiego podłączają się różne globalne, często niejawne instytucje, które próbują przepchnąć przez ogłupiałe społeczeństwa za pomocą ogromnych pieniędzy swoją wizję świata, to nie żaden spisek. To nie jest teatr, ale wielokrotnie, empirycznie dowiedziona prawda. Gdyby świat był tak prostym konstruktem, jak chcieliby niektórzy, że znajduje się gdzieś centrala nad światem zarządzająca, to przepchnęliby wszystko, czego chcą, w rok, z nikim się nie szczypiąc, nikogo o zdanie nie pytając i niczego nie tłumacząc. Chyba wiem, skąd bierze się u części ludzi taki wniosek. Chociaż oni w swoim zacietrzewieniu i tak nie chcą słuchać niczego innego niż projekcji swoich domniemań i wyobrażeń, często niczym nie popartych. Otóż bardzo często nakładamy na otaczającą nas bardzo skomplikowaną międzynarodową rzeczywistość przestarzałe, bardzo proste nadwiślańskie kalki, gdzie każda podwyżka podatków, zmiana przepisów prawa, która ma ograniczyć naszą wolność, każde antypolskie działanie, indolencja tego czy innego rządu, skandal w partii, niedotrzymane obietnice są natychmiast przykrywane od lat tymi samymi zastępczymi tematami, byleby tylko Polaków podpalić i skoczyli sobie do oczy, a oni hajda robić swoje.
Mamy aferę szpiegowską w kraju, której nie widzieliśmy od 1989 roku, a premier Polski wyciąga jakieś z dupy informacje o profesorze Cęckiewiczu, który chciał otrzymać informacje o ludziach, którzy zajmowali w czasach rządów Donalda Tuska najważniejsze stanowiska w wojsku i tak dalej. Co w tym jest złego? Co jest w tym złego? Przecież wiemy, z jakiego nadania było wiele ludzi, jakie mieli konotacje, jak mogą być szantażowani. Warto chyba wiedzieć, kto rządzi Polską, prawda? Czy nie mamy tego wiedzieć? Posłuchajcie. Dotarłem do dokumentu, który pokazuje, o co tak naprawdę chodziło poprzednikom. Dwa dni po wyborach, a więc 17 października, szef tamtej komisji, pan Cęckiewicz, zwrócił się do szefostwa służby kontrwywiadu wojskowego z takim zamówieniem. Zamówieniem na teczki akt osobowych żołnierzy i funkcjonariuszy. I tu padają nazwiska szefów polskich służb, którzy prowadzili te służby wtedy, kiedy byłem premierem. To po wyborach było głównym celem komisji pana Cęckiewicza. Zebranie haków, ewentualnych haków dokumentacji, która mogłaby wyeliminować z życia publicznego, a może i coś gorszego, właśnie te osoby. Komisja pana Cęckiewicza, nie wykonując właściwie żadnych istotnych prac dokumentacyjnych, wygłosiła wstępną rekomendację, nie wiem, czy państwo pamiętacie. I ta rekomendacja brzmiała w sposób następujący. Osoby, i tu padły nazwiska, nie powinny pełnić żadnych funkcji publicznych. To było na kilka dni przed powierzeniem mi funkcji premiera przez prezydenta Dudę. Wśród tych osób był dzisiejszy szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, do niedawna minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, dzisiejszy szef koordynator służb i minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak i moja skromna osoba. Znaczy taki był cel działań tamtej komisji. Ale moi mili, oni wiedzą, do kogo komunikują. Trwa walka o utrzymanie najtwardszego elektoratu. Tego właśnie. Niewyobrażalne, a jednak. Życzę wam, abyście w spokoju i pokoju przy dobrej zabawie spędzili jutrzejsze wielkie święto zwycięstwa nad bolszewikami. My w Radomiu o godzinie 19, 15 sierpnia spotykamy się na ulicy Rwańskiej w klubie Jama, bardzo konserwatywnym miejscu. Jest jedzenie, jest napitek, możemy porozmawiać o Polsce, pograć na gitarze i pośpiewać patriotyczne piosenki, więc kto z Radomia i okolic, zapraszam 15 sierpnia o 19, ulica Rwańska, klub Jama. Do zobaczenia na miejscu. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.